cześć. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj byliśmy mamy piątek, ale nie, mamy czwartek. Mamy czwartek. Dzisiaj ode mnie filmu nie będzie. Ten filmik to zobaczycie w piątek. Wczoraj sobie odpoczęłam, zrelaksowałam się. Tyle co byłam na pazach. Na tańce też nie pojechałam. Po prostu nie miałam siły, nie miałam ochoty, nie miałam chęci. Kot już idzie. Po prostu tak wyszło i stwierdziłam, że skoro nie mam ochoty, nie mam chęci, jestem zmęczona, przebodźcowana, to to byłaby wariacja z mojej strony, jakbym się do czegoś zmuszała. To ma być przyjemność, a nie... Wiecie, coś robione na siłę, bez sensu. Zresztą bardzo często dostaję komentarze, że nic na siłę, że nie liczy się ilość, tylko jakość. No właśnie, jeżeli ja już jestem przybodźcowana, to po co? Nie ma sensu. Czekajcie, bo słabo widzę w kamerze. Ja dzisiaj oczywiście znowu akcja dresy. Najwygodniej. Jak ja się cieszę, że nie mam żadnego, jak to się mówi, żadnych wytycznych do tego, jak mam w pracy wyglądać. Wiecie, jakieś tam biała koszula, czarna spódnica, czy tam wiesz, dress code, o, to się tak nazywa. Cieszę się, że tego nie mam. Buzia już umyta, ceta, piel wpada, oczywiście stonizowana. I tak dalej. Już w łazience to zrobiłam. Za szybko cetapil sobie nałożę, nawilżę. Bardzo miło się, mi się z niego korzysta. Bardzo miło. Naprawdę super. Dobra. Krem pod oczy. Szybko. Jak ja już bym chciała, żeby to był piątek. Ja już bym chciała. Mam ochotę powiedzieć, żeby się tak nie tłukł. Ale tłucze się strasznie ten mój chłop w tej kuchni. No, na pazach wczoraj byłam, proszę, takie mam ładne. O, takie, o. O, idziesz tu? Nie idzie. Dobrze. Dobra. Gdzie jest mój zakrążek? Także ten wczorajszy dzień w domu zrobił mi bardzo dobrze. Płatki Pixi przyszły. Mam, proszę, Katarzyno z Hamburga. Twoja polecajka wpadła. Dzięki Katarzyno, moja, że mi zamówiłaś, bo Katarzyna mi wysłała linka, gdzie zamówiła te płatki. A ja oczywiście, jak zwykle, miałam jakiś problem, natury technicznej, żeby to ogarnąć. No, ale Katarzyna mi zamówiła, ja jej kasę przysłałam. Ha. I jest. Proszę Państwa, lecimy z tym. L'Oreal True Match. I do tego gąbeczka. It's. Proszę bardzo. O, troszkę sobie rozetrę. Tu i tu i to. O. I jestem. Dzisiaj, proszę Państwa, obiadu nie robię. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo wyjęłam wczoraj z zamrażarki pierogi. Wydaje mi się, że ruskie. Mam nadzieję. Więc będą pierogi. Może też na jutro starczą. Ewentualnie jutro jeszcze do tych pierogów zupę ogórkową zrobię. Tylko muszę wyjąć skrzydełka. Dawno nie było ogórkowej. Myślę, że pora ją zrobić. Jak się zastanawiam, w termomiksie może? No nie wiem. Ten garzupy, który ostatnio widzieliście, poszedł mi w 2 dni. Pierwszy dzień gotowałam, na drugi dzień już resztki wyjadałam wieczorem na kolację. Dzisiaj dostaniecie rolkę z tego, co jadłam w ciągu dnia. Ostatnio nie ma tego dużo, jakoś tak bez szaleństwa jest u mnie. No co zrobić? Co zrobić? Czekajcie. Czy ja tu mam
Mam. Czekajcie, wydmucham nos. Przy okazji znalazłam swój długopis. Wzięłam wczoraj do tej dziewczyny od paznokci, bo jak mówię, będę się umawiać na kolejny termin, taśma głosi, to żebym sobie zapisała w kalendarzyku tym małym. Bo to wróciłam do domu, oczywiście o tym zapomniałam i było, gdzie jest mój długopis? No. Tym razem zrobię krótsze te taśmy. Poczekajcie, no dobra, powiedzmy, że tyle. Nie byłoby, żeby to mniej więcej było równe. Dobra, powiedzmy, że tak. I zobaczymy, jak mi teraz to wyjdzie. Wpierw tu. Tym razem nie są po sam nos. Nie, nie, nie. Tutaj coś mi nie poszło. Mam nierówną twarz i to tak... Dobra, musi tak być. Jak były po sam nos, to bym wiedziała, czy jest równo, czy nie. Zobaczymy. Nieważne. Paletka. Raz. Pędzelek. Proszę Państwa, szukam, szukam. Jest. I co ja bym właściwie chciała tutaj dzisiaj zrobić? Słuchajcie, bo ja tak się zastanawiam. Szósta jest, dobrze. Jemy z kulą. Lubię ten roller. Co mam powiedzieć? Lubię. Ładnie. I spróbuję jeszcze dzisiaj tego brązowego linera. Bez błysku, bez niczego. Dresiara, ale proszę bardzo, make-up musi być. A co? Musi, nie ma wyjścia. Tego tu się odklejasz. O, hyc. Mówię cię, Dreśka. Bo też nastawiłam sobie zegarek na piątą. Daj mi jeszcze pół godziny, w pół do mnie obudź, bo on zawsze wstaje, idzie tam do kuchni i rządzi. A już mówię, budzika nie będę sobie tutaj ustawiać, no bo niech on to, niech mnie obudzi. No i co? Patrzę na telefon, 5:33. Nie obudziłeś mnie. Nie miał czasu. No co zrobić? Wczoraj moja koleżanka przyniosła do pracy swojej własnej roboty. Wyobraźcie sobie pasztyciki z wątrobianką. Jakie pyszne. Jezu, ja muszę też zrobić w domu któregoś razu. Kiedy? No nie wiem, ale muszę zrobić. Gdzie jest liner? A jest. Na wierzchu leży. No dobra, no teraz zobaczymy. Liner od Eveline. Dobrze, troszkę go rozpiszę. Ładne. Ładne, ładne. Bardzo jest subtelny, no. Ale ładny taki brązik. Hmm.
Wczoraj sobie pomalowałam. O Jezu, nie tu wsadziłam. Wczoraj sobie pomalowałam rzęsy tą maskarą. No, o, ktoś wstaje. Pięknie wyglądały, pięknie w ogóle wyczesuję te rzęsy. Super. Dobra. Teraz tu. To zakrywamy dziury. Tak zakryło, że no dobra, okej, okay. Powiedzmy, że może być. Liner w dłoń i poprawki. Tutaj troszkę sobie zabiorę. Dobrze. Niech tak będzie, jak jest. To teraz liner brązowy. A nie. A sobie dodam błysku na koniec. A co? Tylko właśnie. Pędzelek. To jest duży. O ten. O. Więc dzisiaj wpadnę do roboty i akcja, papiery, wszystko. Bo dzisiaj już, nie wiem czy wiecie, pierwszy luty. Dopiero co były święta. Dopiero co był styczeń. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Już się lekko przestraszyłam, bo oczywiście o czym dzisiaj otworzyłam, co głowa mi boli, ale trochę już się rozruszałam. Nie ma tego złego. Oczywiście za oknem pada. Normalka. Może mi tu stoją. Ale to nic. Pojadę, zrobię co mam zrobić. I będzie z głowy. Powiem wam, że ta maskara jest piękna. No. Bardzo ładna. Dobrze, temat oczu uważam za zakończony. Wiecie co, nie chcę przesadzić. Ale trochę dam tego różu. I trochę dam bronzera jednak. A nie, dam samego różu. Nie chcę przegiąć się.
trochę kuki i mamy to. Tak, mamy to. Proszę bardzo, ja tak wyglądam. Zwarta i gotowa do roboty. Pędzelki chowam. Mój kalendarzyk mały. Mam. No to jest, proszę Państwa, mój biorę. Powiem Wam, że... idzie mi jak woda, naprawdę, coraz mniej. I ten będzie następny. No jest przepiękny. Ja po prostu jak zobaczyłam ostatnio ten księżyc, te gwiazdy, mówię, nie, to będzie mój następny notes. Już przybieram nogami, nie mogę się doczekać. Może już na marzec będzie. Zobaczymy. Na razie cisnę tego. No także, zgadnijcie, co będę robić. Jak nie dzisiaj, to już jutro. No oczywiście akcja Lidl. No tak, akcja Lidl, zakupy. Czy pobiję swój rekord, a właściwie mojego Ryśka i wydam 600 na zakupy? No nie wiem. Się okaże. Które to jest? 6:06, proszę Państwa. Całkiem nieźle. Jutro muszę zmienić pościel. Już. Dzisiaj jeszcze przeżyję. Bardzo fajna jest ta pościel z Homely. Cholernie droga. Cholernie. Ale przy tym jest cudna. Ona jest taka... To jest... Już nie pamiętam jaka. Nieważne. Wydaje mi się, że to jest bawełna z takim miśkiem. Gdzie nie gdzie. Cudo. No ten misiek trochę we włosy gdzieś tam właził. Już nie włazi. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać po praniu. To jest bardzo ciekawe. Jak to się będzie zachowywać po praniu. Oj, Boziu, co my tu mamy? Chciałam się z Wami przywitać w sekcji komentarzy. Tak akurat na moją Katarzynę wyszłam i tak mi się śmiać, no zacieszam się, nie? Bo tu moja Katarzyna po prostu w tych wiedzie prym w komentarzach i chyba Katarzynie zaproponuję tutaj, żeby została moim menadżerem. No i oczywiście, no, Katarzyna, pozdrawiam, bo wiem, że cały czas męczysz się z tą migreną. Trzymam kciuki, żeby lekarze tam już ogarnęli. Co się dzieje właściwie, nie? I żeby coś poradzili. A jeszcze tu Kasia napisała, oj, nie wierzę, że ty stracisz serce nagrywania i że się wypalisz, ale rób jak czujesz, ale dobrze, że znasz też siebie. No, powiem Ci, że już byłam zmęczona i już trzeba od czasu do czasu sobie odpuścić. Wiecie, no, nie ma co cisnąć na chama, bo po co? No po co? Oczywiście we mnie są takie dwa chochliki. Jeden mówi, dobra, jesteś zmęczona, to już sobie odpuść, daj sobie spokój, przecież świat się nie zawali. Natomiast ten drugi chochlik, no wie, może ten mój zodiakalny bliźniak, no co ty odpuszczasz? Ty odpuszczasz? Nie możesz odpuścić. A co to dla ciebie? Rano i tak wstajesz, i tak się malujesz, i tak się szykujesz, odpalisz telefon, nagrasz i będzie. Widzicie? To są takie dwa. I ty... Ale jednak tu, tak jak Katarzyna też mi napisała, trzeba słuchać się tu tego. I tego tutaj, jak się wsłuchasz, to wiesz, że kurczę, wystarczy. Wystarczy. Bo trzeba się szanować i szanować swoje zdrowie, bo tak jak Katarzyna mi z Hamburga powiedziała, zdrowie się o siebie upomni. No. Pozdrawiam, kochana. Katarzyna, sorry. Moja Katarzyna, tutaj ta cichecka. Bo się śmiała ze mnie razem z Ewelinką i z tych moich taśm. Zresztą z Katarzyną z Hamburga też. No ale no nic. O, Michalinka, o nie, co ja będę oglądać? Znajdziesz coś, panie, są jeden dzień przerwy. No. Dzisiaj na pewno wpadnie jeden szorcik. Nie wiem, może coś jeszcze uda mi się szorcik. No dobra, nie wiem, nic nie mówię. W sensie w czwartek, bo ja to nagrywam w czwartek. A nie, kurpianka na pustyni. Ty mi powiedz, jak to jest. Jak ja o 19 idę spać, o 5 nie ogarniam. O 5 nie ogarniam. Jak to możliwe, że jestem niewyspana? Ja się pytam, co my źle robimy. Może my za dużo śpimy.
Może trzeba się kłaść po północy, o pierwszej i wstawać o piątej, gdy będziemy, wiesz, naładowane endorfinami. No chodź, przylas. Nie wiem, ale no wychodzi po prostu zmęczenie, nie? Wiesz, cały czas gdzieś ktoś, coś za czymś gonimy. I to tak jest. Katarzyna moja napisała, gdzie tam cię wypędzi? Ale nawet jeśli to poproś go najpierw, żeby ci auto zatankował do pełna. Tak, ten mój Ryszard. Niedobry. Sylwia mi tu poleciła książkę. Świat marzeń zakupoholiczki. Muszę przeczytać, zobaczyć co to jest. Nie miałam okazji. Pisze, że uśmiała się bardzo. I na podstawie tego był jakiś film. Muszę zobaczyć, co jest. No, na razie mam co czyczytać, ale ja sobie te wszystkie polecajki spiszę, żeby było. Jak z mojej strony bardzo Wam polecam Stulecie Winnych. Oczywiście był serial kręcony na TVP, ale książka to... Serial był przepiękny, ale książka to jest cudo. Majstersztyk. Ja kompletnie nie wiedziałam, za co się biorę, bo to mi... Ja to chyba kupiłam sobie sama w Empiku. Tak, i pożyczyłam koleżance i książka już nie wróciła. Wiecie, jak to jest z książkami. Jak pożyczamy, to już nie wracają. Przepiękna, absolutnie cudowna. Polecam. Jakie perpetie tam się odbywają. To jest... Ale cudo. Marzena M. Może będziesz czytała i nam numerologię. Mój mąż nie chce mi tankować. Numerologii nie będę czytać, bo to była taka moja chwilowa zajawka, gdzie po prostu byłam ciekawa, co to jest. No ja Wam powiem tak, tak jak jest... Ja jestem bardzo ciekawym człowiekiem i lubię zobaczyć, o co chodzi w niektórych rzeczach, włącznie z tymi, których ludzie się boją. Tak jak było z tym tarotem. I stwierdziłam, że dobra, ja wiem o tym, że to nie jest nic dobrego, ale byłam bardzo ciekawa, o co tu chodzi, o co chodzi z tymi kartami, co w tych kartach jest takiego, że ludzie się tak tym fascynują, co one, jak one wyglądają i tak dalej, z czego jest on zbudowany. I głównie dlatego go kupiłam, ale oczywiście ten mój, jedyny, który mam, to jest też przepiękny. On tak jakby mnie wołał. I faktycznie on przez jakiś czas mi trochę służył. Ja się nim bawiłam, ale potem w lutym, w zeszłym roku, no to się trochę przestraszyłam i od tamtej pory właściwie leży w szafie. No bo taka prawda, leży w szafie, bo się... I czuję taki tu już wewnętrzny, że nie. Zobaczyłam, co miałam zobaczyć. Poznałam go. Przetestowałam. Wiem, czym to pachnie. Trochę nauczki dostałam. I na razie leży. Mam też karty wyroczni. Również leżą. Na razie ich absolutnie nie używam. Niech sobie leżą. I tyle. A co do tego, że mąż nie chce ci tankować. Pogadaj z mężem. Powiedz, że to nie jest takie babskie, albo raz po prostu... Nie, dobra. Bo chciałam powiedzieć, że... Nie. Tak oczywiście nie mamy. Pogadaj z mężem, powiedz, że ty nie lubisz, że jeszcze coś, nie daj Boże, bak pomylisz, nie to paliwo do baku wlejesz i tak dalej. Słuchajcie, mi się też zdarza tankować. No ale też nie lubię, no. Co mam powiedzieć? No nie lubię. No ale jak trzeba, to, no, to jadę i tankuję. Usługi Ryśka, Katarzyna tu się cieszy. No tak mi się powiedziało z tym Ryśkiem moim. Ale Kasia odpisała, no i dobrze, uwielbiam Twoje poczucie humoru, a że oglądam od deski do deski, to tak mi się napisało. Ja Twoje vlogi też oglądam od deski do deski. Czekam na nie jak na nikogo innego. Także, no. Kso moja. Milenko, skusiłam się na erborian, teraz kusisz różę. Róż jest boski. Powiem Ci, że ja lubię ten erborian. Naprawdę on jest tak subtelny, ale tak pięknie nawilża, ma taką kremową konsystencję. No cudowny jest. Ja jestem... No dzisiaj mam L'Oreala w końcu, no bo jest mi szkoda trochę erboriana, a robią bardzo podobne rzeczy. Wiesz, tamten erborian trochę kosztuje, nie? A L'Oreal był w promocji. A róż polecam. Polecam mojego cukiereczka. Dobrze, tutaj Ryśka nie ma i swoich dowcipów mi tutaj nie pcha. Mój cukiereczek, tak.
Tak. YouTube ostatnio szaleje i wystawia mi komentarze pod innymi filmami, niż komentowałam. Mi się też to zdarzyło. Pisałam pod vlogiem Ani z kanału Kurpionka na pustyni. Zostawiłam dwa komentarze, po czym czysto przypadkowo okazało się, że zostawiłam te komentarze pod swoimi shortsami. Jakim cudem? Nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. Jakim cudem? Nie wiem. Ostatnio chciałam zostawić komentarz u Kasi, a później, gdy zobaczyłam, że ktoś na niego zareagował, okazało się, że pod shortsem innej osoby. Jeszcze cię tu nie było. No i jeszcze Ksokso pisze, że wcześniej w ogóle nie mogła pisać komentarzy, bo nie pojawiały się słowa w okienku, więc siedziałam cicho i nie komentowałam twoich filmów. Coś YouTube zadziera z nami. No właśnie, co tu się dzieje z tym YouTube'em ostatnio? Jakoś tak dziwnie. No tak. Polianna, Sylwia Steven napisała, że czytała Poliannę, jak była nastolatką, ja też. No nie wchodź tu, no wiecie co, no nie da posiedzieć, pogadać tak przed pracą, bo musi się z tą kocią dupą kręcić ten kot, nie? Fajny Skybook, witam serdecznie. Daj tu moja Kasia. No tak. Tak, trzeba na kogoś zgonić. Zaspałaś przez Ryśka taśmy, przez Gosię. Katarzyna oczywiście tu moja to napisała. Katarzyna, no... No tak. A Sylwia tu oczywiście wtóruje. A ja poleciłam Gosi kanał, czyli znów przeze mnie. No, reakcja łańcuchowa. Sylwia poleciła Świat Gosi. Ja sobie parę odcinków obejrzałam. Któryś tam się spodobał z tymi taśmami. Mówię, a to sobie skopiuję. No, czyli Sylwia, jednak twoja wina. Bo gdyby nie ty, to ja bym Świata Gosi nie obejrzała i bym nie zaszalała tak z tymi taśmami na pół nosa. Na pół twarzy właściwie. No. Boże. No, a zaspałaś przez Ryśka. No, no tak. No, Rysiek myślał, że o niej mówisz cukiereczek. Nie. Wyspał się, to żarciek był. No właśnie. No to odpisałam, że tutaj jest boczuch. A, już się przyzwyczaiłam tyle lat do niego. Ale to jest właśnie nakręcenie z Ryśkiem, że nigdy nie wiem, z czym on wyskoczy. Czy naprawdę, czym on mnie zaskoczy? Jakim tekstem? No... Cały mój Ryszard. O, Sylwia. Odpocznij, Milenko. No... Odpocznę trochę, bo już naprawdę myślę, że pora. Dzisiaj na pewno nagram. Nie wiem, jak będzie w piątek, czy będę nagrywać, czy nie. Zobaczymy. Piątek, weekendu, początek, może będzie hol, to może nagram. No A może być tak, że w sobotę i w niedzielę będę nagrywać, ale wrzucę dopiero poniedziałek i środa, nie? Żeby już tutaj w taki dać sobie trochę oddechu. Także, no, tak czy siak filmiki będą. Postaram się te moje shortsy wrzucać. Już nie będę brzydko mówić, bo to wiecie. Katarzyna pisze, że wszystko zgadza się z tymi moimi numerkami. No, to ja wiem. No, trochę się zgadza. Ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i w numerologii. Dostałam telefon z pracy. Przepraszam. Co tam, Gosiu? Cześć! Cześć, Milenko. Słuchaj, ja tutaj jestem, zawsze ze mną rozmawiam i mówię, że Saszki są poczuć skierowane na tej ósmej hali i te linie wodne. Czy jak będziesz jechała do pracy, nie mogłabyś o może odnieść i pożyczyć jednej bajki tego do pianowania? Jak będzie miała, to pożyczę. No zobaczę. Dobra, no to trzeba... Zobaczę. Nie przyjechało wczoraj, nie? Nie przyjechało właśnie nic. Nie, no to trudno, nic nie zrobimy, nie?
Dobra, to zadzwonię do niej i się zapytam. No, okej. No, pa, pa. Jestem. Nie wchodź na razie, kocie, bo ja już idę. Oj, tak, stara, że ci pasuje z numerologii. Ja nie wiem, ale faktycznie powiem wam, że ja, mimo że ludzie mnie męczą, tak wiecie, no na dłuższą skalę, jak gdzieś tam z nimi przebywam, to mam jednak dużo cierpliwości dla nich. Jakoś tak jestem bardziej wyrozumiała i bardzo wyrozumiała, moim zdaniem za bardzo. No, a to już nie ma co się, wiecie, w sumie zagłębiać. Karolinka Brazylian. Ja w domu sprzątam, gotuję, a mój mąż zajmuje się autem. Tankowanie, sprzątanie, filtry, oleje. Taki układ idealny. No i jo. No bardzo dobrze. No u mnie, chciałabym powiedzieć, że sprzątam, gotuję i Ryszard inne rzeczy, ale Ryszard u nas też sprząta, gotuje. No jak mnie nie ma, no to ktoś musi. Oczywiście nie robi tego tak idealnie, jak ja bym zrobiła, ale dobra, pomijmy milczeniem. Joanna napisała Budzińska. Ja książki wypożyczona z biblioteki. Ostatnio czytałam książkę Nary Robert, thriller Świadek, o młodej 16-letniej dziewczynie, która za chwilą wolności zapłaciła bardzo wysoką cenę. Od pierwszej kartki wciągła mnie ta historia, a im dalej, tym serce biło. Poruszyła mnie ta historia. Nora Roberts ma dużo kryminałów i sensacji. Niektóre są naprawdę ciekawe. Ja Norę Roberts czytałam parę książek, więc jak najbardziej wiem, o czym mowa. I chciałam powiedzieć, że też jestem zapisana do biblioteki miejskiej. Mam kartę, mój syn też jest zapisany, tylko dawno już nie byłam. Bardzo dawna. No bo to się wiąże z tym, że trzeba tam podjechać i zaparkować samochód. Wiecie, czas, znowu czas, nie? Jak zawsze wszystko o ten czas się rozbija. Także, no. Ale faktycznie chodziłam swojego czasu bardzo namiętnie. Dużo pięknych książek z biblioteki wypożyczałam, przeczytałam. Jest to oszczędność pieniędzy przede wszystkim, bo nie kupujemy swoich własnych. Oszczędność też przestrzeni, no bo potem to u nas nie leży. Umówmy się, ile razy wracamy do książki, którą kupimy. Nie do każdej wracamy, prawda? I przeważnie, a książki tak trochę kosztują. Puszczamy świat, komuś pożyczamy i one już nie wracają. Wiecie co? 6:22, zbieram się do roboty, bo jeszcze mam misję. Muszę zadzwonić. I tak to wygląda. Nie chcę, ale muszę. No. Także co? Widzimy się później, w kolejnej części dnia. Co to będzie? Nie wiem, ale coś będzie. Pa, pa. No hej, kochani. Mamy godzinę 15:30 i powiem wam, że ja mam dosyć. Mam dosyć. Miałam rozmowę z szefem, nie wszystkich szefów, takim pośrednim szefem. Mam dosyć po prostu tego donosicielstwa, napierdalactwa z każdej strony. Dosyć mam, no 15 minut przed końcem pracy, no tak mi dolić humor. Nasłuchałam się, nie wiem, może faktycznie trochę jest mojej winy, może powinnam bardziej się interesować, może powinnam bardziej chodzić za niektórymi, jak przyjeżdżają. Może faktycznie to trzeba zmienić, tak czy siak. Wziąłam telefon, zadzwoniłam do tej osoby, od której to wszystko wyszło, można powiedzieć, zrobiłam konfrontację. Ludzie nie lubią konfrontacji, za chwilę wiecie. Nie, ale absolutnie mi nie o to chodziło, bo mi chodziło o coś innego. Uwielbiam takie konfrontacje. Ostatnio bardzo często stosuję i podoba mi się to. I powiem wam, że ja nigdy wcześniej w ten sposób nie reagowałam. A teraz reaguję i też wewnętrzny głos się odzywa, masz tak zrobić, więc ja tak robię. No i też wewnętrzny głos wczoraj też mówił, zajrzyj w tamto miejsce, a już byłam tak zmęczona, tak cholernie, marzyłam tylko o tym, żeby wrócić do domu. Mówię, nie, dobra, jadę. No i wewnętrzny głos miał rację, dzisiaj się z tego tytułu nasłuchałam, że nie zajrzałam,
Ale to nic, poprawi się na przyszłość. Takie życie, ale powiem wam, że normalnie... No, a propos kuźwa donosicielstwa. Mam tutaj te płatki Pixi. Zmiana tematu, no bo ile można. Jestem bardzo ciekawa, jak pachną opakowania. Cudne. Jeszcze nie dotykałam. I nie dotknę, bo jest zalakowane. Zaraz zobaczymy. Kasiu, Hamburga otwieram z twojego polecenia. Ponoć super. Zobaczymy. No, jeszcze z pazurami to trzeba, wiecie... O, poszło. O, to jest szpatułka! Muszę zobaczyć sposób użycia. O! Znaczy tu szpatułką musimy sobie... A, tu tego jest tak dużo! Tego jest bardzo dużo. Ojejku. No może pachnąć nie pachnie, ale esencja pierwsza klasa, bym powiedziała. Pierwsza klasa. Dobra. Zobaczymy, może dzisiaj wieczorem sobie zastosuję. A zobaczę, co piszą na ten temat. W internetach, bo powiem wam szczerze, że co to ma robić, to ja nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Strasznie mnie bolą plecy, takie barki mnie bolą ze zmęczenia. No tak. Nawet głodna nie jestem, szczerze mówiąc. No. Akceptuję. No dobra, co mamy tutaj? Wlazłam w Sephorę i co jest tutaj napisane? Wygładzające płatki pod oczy od Pixi odżywiają, odświeżają i nawadniają delikatny obszar wokół oczu, zapewniając wyraźnie gładszą i rozjaśnioną skórę. Płatki zawierają kwas hialuronowy po to, aby zapewnić jak największe nawilżenie, natomiast kofeina pomaga w niwelowaniu i zmniejszeniu cieni pod oczami. Produkt przyjazny weganom, bez składników pochodzenia zwierzęcego. No to super, fajnie. Bardzo dobry produkt, widocznie składowo. Więc ekstra. Jest tu, gdzie ja to położę? Aha, tu. Dobra, zobaczymy, jakie dzisiaj. Jutro już piątek. Weekendu początek. Cieszę się bardzo. Nawet nie wiecie jak. Ale się cieszę. Jadę Marka zawiozę zaraz na trening. O, dzisiaj 2 godziny. Wrócę, poleżę, poczytam, zrelaksuję się. Zobaczę, co tutaj jeszcze mi napisaliście ciekawego. W komentarzach powiem wam, że ja nawet nie miałam chwili, żeby wejść. To po prostu no, masakra pod tym względem, nie? Po prostu masakra. Co tu, kocie, chciałeś? Tygrys przyszedł, słuchajcie. Na kaloryfer, nie? Tylko nie zwal mi statywu, bo ja po prostu jestem przerażona, jak widzę, co robisz. O matko, Katarzyna, 600 subów, gratuluję. Dziękuję. No powiem ci, że jestem w szoku. No pięknie zakończyłam styczeń i rozpoczęłam luty. No fantastycznie, biorąc pod uwagę to opierdol, które przed chwilą dostałam. Ale 600 subów, bardzo się cieszę. No ekstra. Ojeju, Katarzyna z Hamburga. Kochana, znowu Cię oglądałam i ryłam ze śmiechu. I proszę Cię z całego serca, nie bierz przykładu ze świata Gosi, więcej nie wezmę. Więcej nie wezmę, nie Gosia ma swój świat, ale Gosię szanujemy. No u nas też tak jest, że jak ktoś... że jak tatuś zostaje...
że jak tatuś zostaje tatusiem, to ma dużo wolnego. No, no bo tutaj no, wprowadzili chyba jednak faktycznie to tatusiowe 9 tygodni. A co do Ryśka, o, nie jesteśmy dziećmi, tylko dorosłymi ludźmi, więc myślę, że nikt tu nie jest zgorszony. Nie, myślę, że nie. A jak jest, to proszę wsadzić do buzi krówkę i tak skleić buźkę, by nie pluć jadem. Na temat ściskam, kochana. No, dziękuję. Katarzyny, tutaj komentarze zawsze w punkt, zawsze. Super. I zipek, serduszko. No, dziękuję. Ewelinka Wydra odpisała, że ja też chodzę wcześniej spać, ale jestem o 5 wyspana. Chyba że budzę się w nocy kilka razy. Ja nie jestem w ogóle wyspana. Ja jeszcze jutro do tej pracy i 2 dni wolnego i to będą piękne 2 dni. To będą piękne. Ja potrzebuję tych 2 dni. Potrzebuję się zregenerować. Muszę parę rzeczy sobie po prostu przemyśleć, poukładać w tej głowie, jak ja mam do tych moich ludzi podejść, do tych panów. No bo zaczynają się nade mną zbierać ciemne chmury. Lilu, Milena, też mam wrażenie, że niektóre ptaki nie odleciały. Na pewno nie. Na pewno nie. Co tu? One przestały odlatywać. Wiecie, żarcia mają full. Ludzie dokarmiają. Po co mają? Zim? Jakie zimy? Parę dni tam trochę mrozu pościska i wszystko na ten temat, nie? No. Ewelinka jeszcze napisała, Rysiek też chce być cukiereczkiem. O, tak, no. Tak. Aj, ten mój cukiereczek. Masakra. Ewa napisała, mi te tabletki musujące nie zawsze pomagały na silne migreny. Życie kobiety, gary, zakupy, pranie, praca. Ja to samo mam. No, chyba każda z nas ma to samo, powiem Ci szczerze. Każda z nas. Ewelinka napisała, nie wiem, czy wiesz, kto to Caroline Derpeński. Derpiński. Tato Marzęsa, oczywiście, że wiem, bardzo dobrze wiem. Tak, znam, chociaż już dawno nic tam, żadnej aferki nie było. Jeżeli chodzi o tą panią, ale rzęsy faktycznie ma, ohohi. Ona cała jest taka przesadzona, ale to jest taka postać kreowana, wiecie, właśnie na taką przesadzoną. Ona taka ma być. I tak to wygląda. I to chyba tyle, słuchajcie. Ja kończę tego vloga. Nic wam już nie powiem, jestem... Mam dużo rzeczy do przemyślenia. Bolą mnie plecy. Chce mi się pić. Jak Mark... Myślę, co tu zrobić, bo która to jest godzina? Za 20 minut ruszamy. Zawiozę tego mojego Marka. Jezu, przecież muszę jeszcze do Lidla wejść po zakupy. Bo syn potrzebuje na jutro na kuchcikowo parę rzeczy. Teraz sobie przypomniałam. Jezu, nie mam mocy, nie mam siły, szczerze mówiąc na to. Naprawdę, nie mam mocy. Nie wiem, potrzebuję jakieś tam owoce, mrówki, jogurt, jakieś ciasteczka. No, powiem wam, szkoły. Jakiś słoik potrzebuję, żeby potem do domu zabrać. No problem, nie? Jestem wypluta i jeszcze po sklepach muszę dzisiaj latać, ale no muszę, nie mam wyjścia. Ale to... Wiecie co? Nie biorę was do Lidla po te pierdółki. Ewentualnie jutro wam powiem. Zresztą co, no trochę borówki, jakieś malinki mu kupię, jogurt naturalny, jakieś ciasteczka, żeby sobie pokruszył, ewentualnie jakąś granolę, wszystko dziękuję, do widzenia, pozamiatane. I wszystko w temacie. Także nawet wam nie będę tutaj głowy zawracać i truć. Taki vlog, widzicie? No. A, szkoda gadać. Do następnego. Pa, pa.
proszę Państwa, jednak jestem. Zabieram Was do Eurospar. Dawny Piotr i Paweł. Idziemy, kupimy to, co mamy kupić i wracamy do domu. Przy okazji zrobię Wam mały haul. No dobra, zakupy zrobione, więc idziemy teraz do domu. Która jest godzina? Za 25, zobaczcie, jak jest jasno. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. Dobra, idziemy, pokazuję Wam, co kupiłam i się w końcu żegnamy. Ale mam dzisiaj dzień, oj Boże. Ale to nic, jedziemy do domu. No dobrze, jestem już w domu i robię Wam szybki haul. Winogron, ogromną mam ochotę. A nie było ostatnio, nie wiem, Marysiek jakby w Lidlu nie kupił. To jest ogólnie no, dla nas, dla mnie. No. Kola, tu mam jeszcze resztkę, też jakiś tam kolizero. Muszę sobie zrobić drinka, bo bez drinka dzisiaj się nie obędzie. Ja się muszę odprężyć, zrelaksować. Po Marka jedzie Ryszard, więc ja idę zaraz do mycia, do Wera i 17, no dobra, do mycia jeszcze nie, ale robię sobie drinka, zrobię sobie coś do jedzenia, odpoczywam. Takie ciasteczka też dla nas. Bardzo dobre, dobrze mi się kojarzą, więc wzięłam. To już będzie dla Marka do szkoły. Jeszcze takie wzięłam. Dżemik malinowy, też dla Marka do szkoły. Dwa jogurty typu greckiego, też dla Marka do szkoły. Borówka pełna witamin, proszę bardzo. I chyba jedno kiwi mu dam, albo dobra, niech ma dwa. Niech zabiera. No, także to wkładam z powrotem tutaj. Też to muszę umyć. Dobra. Winogron też muszę umyć. I to tyle, proszę Państwa. A. Za te zakupy zapłaciłam 64,58. No i luz. Mogłoby być mniej, ale wyszło jak zawsze. Normalka. Ja się z Wami żegnam. Robię sobie drinka. Zrobię sobie, pierogów sobie odgrzeję, bo już pora. Widzę, że Ryszard będzie steka wcinał. Może też się do niego przyczepię, no jak to się mówi, no przyłączę się, o. No ale nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tak mi tutaj mam zdrętwiałe z tej złości, z tego kurwu w pracy. Tak mocno zaciskałam szczęki, że aż po prostu mi tu wszystko zdrętwiało. A wiesz, wiecie, mówiłam Wam, że gumka mi pękła tutaj, nie? Ostatnio. I czuję, że w ogóle jakaś taka spuchnięta tu jestem. Coś tu się dzieje. Oczywiście drut już nie trzyma tak, jak być powinno. No, coś tu się mi rozjeżdża. No, nieciekawie. No nic, tak czy siak, niedługo do ortodonty, więc palicho. Jeszcze raz papa. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.